Jak ten kod się skompiluje, ja to zrobiłem akurat w latechu, to jest wynik. To jest litera A. To jest litera F. Według prototypu t 4 To jest litera N. I jak pokazałem to koledze i to, y, 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 zapytałem, co sądzi, to on powiedział, że a, prawdopodobnie jak ten model miał w danych treningowych rysunki liter, kiedyś się robiło takie ASCII arty, gdzie się rysowało różne rzeczy przy pomocy symboli y, takich z kodu ASCII. I, być może po prostu takie coś było w danych treningowych i ten model się na tym nauczył. No fajnie, ale jak poprosiłem o narysowanie litery G, dostałem coś takiego. I teraz to jest znowu ciekawa sytuacja, bo z do dobrych wyników ja się nic nie dowiem. Ja się dowiem czegoś z błędów. To, to mnie poinformuje, co ten model umie, czego on nie umie. I ten błąd pokazuje, że te litery nie zostały znikąd skopiowane. Jakby były skopiowane, to by były skopiowane poprawnie. Nie, ma trudniej, nie jest trudniej skopiować literę A od litery G. Jak wiem, jak wygląda, to nie mogę narysować. Natomiast trudniej jest opisać literę G. Ona jest trudniejsza w opisie. I ten błąd sugeruje, że te modele znają kształt tych liter nie z rysunków tego typu, tylko z opisu tych liter w tekście. I z tego tylko są w stanie w jakiś sposób wytworzyć sobie jakiś model y, y, graficzny i, i się nim wykazać. A że litera G jest trudna w opisie, to się po prostu model pomylił, nie zrozumiał. Oczywiście nie wiemy na pewno, ale tak to, y, tak to sugerują y, te wyniki.